Dobre zdjęcie będzie? Liczę. Liczę sekundy, panie reżyseru. Myślałem, że liczę, że będzie dobre. Jak puczę, to liczę sobie po cichu, bo to jest na tyle krótki czas, że sobie sama liczę. Bez pomocy urządzeń innych. Zgłaszają się osoby telefonicznie, mailowo, na Facebooka. Pytają, są chętni, tak? Ja zawsze zadaję dosyć trudne pytania. A co pan, pani zrobiła, tak, dla innych? Ja po prostu, tak jak mówię, no chcę, żeby to było jakieś kompendium osób uzdolnionych czy aktywnych. Więc zadaję bardzo trudne pytanie, tak? Dlaczego ta osoba się nadaje do tej sesji, dlaczego nie? Pink jest fajny, co? Możesz tak film zakończyć. Nie wtrącam się, dobra. Taka moja luźna myśl, że to może zakończyć film. Ludzie mają bardzo, bardzo wiele kompleksów. Nawet osoby, które są atrakcyjne, mają masę kompleksów i obawiają się, że to wszystko wyjdzie na zdjęciach. I to też moja rzecz na tym polega, żeby z tymi ludźmi rozmawiać, spowodować, że będzie fajna atmosfera, że ci ludzie zapomną, że jest jakiś tam obiektyw i że to są zdjęcia. Tak. Zwykle są zadowoleni, to jest najważniejsze. Raz, dwa, trzy. Zdjęcia do tego projektu robione są tak zwanym wielkim formatem, aparatem wielkoformatowym, który różni się, tak jak nazwa mówi, formatem zdjęć. Mamy aparaty małoobrazkowo tak zwane, 35 mm. To chodzi o wielkość filmu, wielkość klatki, tak. Potem mamy format średni, czyli to jest klatka 6x6 cm. Są różne te 6x9, ja akurat korzystałam zwykle z 6x6. I kolejnym krokiem, jeszcze większy negatyw, czyli jeszcze większy obrazek, który dostajemy, to jest właśnie wielki format. I tu są też różne formaty. Ja używam zazwyczaj format 4x5 cala, ewentualnie 13x18 cm. I to jest właśnie głównie ten aparat ostatni, wielkoformatowy, który używam w tym projekcie. To jest Mentor 13x18 cm. Już możesz się nie ruszać. Dobrze. Jest masa osób fotografujących i ciężko zrobić coś takiego innego, tak? Bo jest tyle zdjęć teraz, wiesz, wystarczy, że włączysz internet i jest lawina po prostu. Jest taka dostępność do fotografii, że robią wszyscy, tak? Zresztą nawet ostatnio miałam takie głosy klientów, tak? No po co robić zdjęcia, teraz komórką wszyscy sobie robią, tak? Raz, dwa, trzy. Długa historia, to wcale nie jest taka prosta sprawa, jakby się wydawało. Jest to poniekąd kontynuacja projektu, który robiłam w zeszłym roku podczas Arts Pikniku, gdzie sobie wymyśliłam tak zwane stare atelier. Chciałam trochę zaprosić ludzi, mieszkańców do zabawy wspólnej w fotografię. Jako, że nie każdy robi zdjęcia wielkim formatem, w Szczecinku chyba nie, tylko ja niestety, chciałam po prostu to ludziom pokazać i trochę wciągnąć ich do zabawy, pobawić się. Nie chciałam robić tego samego, bo no wiadomo, to już jest taka musztarda po obiedzie, powtarzanie jakiegoś tam pomysłu już nie jest takie fajne jak na początku, ale w dalszym ciągu chciałam, żeby to było coś z mieszkańcami Szczecinka. Nie chciałam sprowadzać jakiegoś fotografa znanego z Polski, zrobić tu wystawę, bo to w ogóle nie ma żadnej konotacji ze Szczecinkiem. Nie wszyscy interesują się fotografią i akurat znane, nieznane nazwisko nic im nie mówi. Stąd myślałam sobie trochę nad tym projektem i narodził się w końcu taki, Twarze Szczecinka, żeby pokazać ludzi, niekoniecznie wszystkich mieszkańców, bo to się nie da, tak? Ja bym chciała bardzo zrobić zdjęcia wielu osobom, wiem, że wiele osób chce, natomiast no to fizycznie jest wręcz niemożliwe. Teraz na zielono jadę. A, to jest straszna. To jest dopiero film. Więc musiałam jakiś wspólny mianownik dla tych osób stworzyć. I pomyślałam sobie, że często jest tak, że młodzi jacyś twórcy są niedoceniani, albo zbyt nieśmiali, zbyt skromni, żeby się pokazać, albo coś robią fajnego dla innych, a niekoniecznie się z tym obnoszą. I chciałam właśnie tych ludzi pokazać, dać im taką jakby nagrodę małą, tak, ode mnie, od miasta, od Art Pikniku.
tak to wygląda, cała historia. To jeszcze nie zakładać, słucham. Nie, nie, jeszcze nie. I nie patrzę tutaj, dobrze, przy tą lampę, ten mój pilot. A im naliczyć do trzech, wtedy już pan nie mruga, a ja robię zdjęcie. Rozumiem. To jest taka blenda, żeby trochę doświetlić. Za daleko, minimalnie do mnie z powrotem. O, dobra. Niektórzy są na początku bardzo, bardzo spięci. Ja myślę, że wynika to z tego, że te osoby strasznie boją się, że zepsują coś. Że zepsują mi kadr, że zepsują negatyw w tym, jak wyjdą i w ogóle, że właśnie źle wyjdą. To jest takie niepotrzebne nastawienie. Myślę, że po prostu czasami zbyt wiele stawiamy sobie wymagań i barier. Uwaga! Raz, dwa, trzy. I mamy pierwsze zdjęcie. Jak było? Ciężko powiedzieć. Ja jakoś tak zagłębiam się, jakby wchodzę cała w ten aparat, w to, co widzę na tym obrazku. Zawsze mnie za każdym razem zachwyca ta głębia i taka trójwymiarowość tego obrazka na tej matrycy, którą widzę. Staram się, nie wiem, wydobyć chyba coś, co jest najlepsze w tym człowieku, bo akurat chyba na tym też to polega. Patrz, nie macie. No nie wiem. No i co będzie? No to jest magia, nie? Indianie w ogóle bali się zdjęć. Nie zgadzali się na zdjęcie, tak? Ci pierwsi mieszkańcy Ameryki. Ponieważ uważali, że fotografia kradnie duszę i coś w tym jest. Że jednak my, siadając przed obiektywem, obnażamy się. To nie chodzi o to, żeby się rozbierać, tak? To nie są akty, ale jakoś zawsze wychodzi człowiek, tak? Niektórzy niekoniecznie to lubią i niekoniecznie chcą. I ja staram się pokazać tego człowieka mimo wszystko jak najkorzystniej, ale też myślę w ogóle o tym, o samej wizji, o samym obrazie. W ogóle to robiliśmy zdjęcia nie na negatywach normalnych, że się tak wyrażę, tradycyjnych, bo są bardzo, bardzo drogie, tylko na kliszach rentgenowskich, tak zwanych X-ray film. Więc to są błony, na których się robi prześwietlenia. Tak. Płuc i czegoś innego. Idealne tony, idealnie światło wygląda, także to bardzo ładne. Wiesz, to się zaczęło od właśnie pierwszego, nie pamiętam kiedy to było. Spojrzałam w czyjś aparat na matówkę, to był średni format. I to było takie wielkie wow. Wiesz, przypomniały mi się takie obrazki 3D z dzieciństwa. Nie wiem, czy kojarzysz, kiedyś takie były, nie? Ciężko je było dostać w ogóle w naszych czasach. I to było to samo, wiesz, ta matówka tak wyglądała. Taki nagle człowiek niemalże 3D wyłania się z przepięknego tła, z przepięknie rozmytego tła. I to było tak cudowne, że po prostu mnie wzięło. Zupełnie oszalałam na punkcie tego i powoli zaczęłam rezygnować z cyfry w tych moich prywatnych zdjęciach na rzecz analoga. I to właśnie ten efekt, no nie do końca taki aż 3D jak na matówce widzimy, jest na zdjęciu. I dlatego mówię, że zdjęcia powinno się drukować, oglądać w albumach, bo w internecie traci. Raz, dwa, trzy. Super, dzięki. Można oddychać. Cały czas oddycham. Nie, nos. Ja tak dobrze żartuję, ale aczkolwiek zauważyłam, że mam wrażenie, że niektórzy, wiesz, nawet nie oddychają, nie? Robię po prostu tak, jak robiłam zawsze. Nie staram się zmienić, mimo że nieraz jakieś tam uwagi się dostaje. Rób to tak i tak, zwracaj na to i na to uwagę. Nie, bo wiesz co, ja już robię zdjęcia dla siebie. I po prostu ja lubię sam ten moment fotografowania. Właśnie cały proces potem, wywoływanie. Nie robię tego dla innych, żeby się innym podobało koniecznie. Oczywiście to jest miłe, tak? Jest fajnie, jak to zdjęcie ma odbiorców i widzisz i to cię cieszy. Ale to chyba nie może być nadrzędnym celem nigdy. Na tych zdjęciach ma coś, tak widać jego wnętrze bardzo. Bo to, na moich tych? Tak, bo to zdjęcie, wiesz, jest materiał do zdjęć rentgenowskich. Aha! Dzięki temu wnętrze jest bardziej widoczne. To dlatego ja myślałam, że to moja zasługa. Robiłam kiedyś zdjęcie
pewnej osobie publicznej i znanej. I na tym zdjęciu wyszła ta osoba tak, jaka jest. Bardzo ciepła, bardzo miła, przyjazna i po prostu zyskałam ten moment, tak? Niestety ta osoba miała pewien swój wizerunek publiczny, zupełnie sprzeczny z tym, co wyszło. I nie była zadowolona z tego zdjęcia i zabroniła mi nawet publikować, więc jednak to jest prawda, że no, fotografia pokazuje tak, tego człowieka, jakim obnaża to, co mówiłam. I czasami właśnie patrząc na zdjęcie widzę, aha, to jest widać, no to tak mu dobrze z oczu patrzy, jest takim fajnym człowiekiem. A tu pokazuje w telewizji, załóżmy, zupełnie co innego, tak, inny obrazek siebie. Chyba każdy z nas w ogóle udaje i każdy z nas chce pokazać się z jak najlepszej strony innym ludziom, tak. Czasami na fotografii właśnie wychodzi jednak ten prawdziwy człowiek. Nie każdy się z tym zgadza. Tak. Ale jak ostro wyszedłeś, widziałeś nawet włoski, tak nie? Broda. No. Wiesz co, no myślę, że będzie fajnie. Myślę, że część osób będzie żałowała, że się nie zgłosiła, bo zdjęcia będą naprawdę w dużym formacie, fajnie pokazane w galerii. No naprawdę ogląda się zupełnie inaczej. Ja to widziałam też na swoich wystawach. Ludzie znali moje zdjęcia z internetu i przychodzą nagle na wystawę, widzą te zdjęcia w ogromnym formacie i jest wow, tak? Jak to fajnie może wyglądać. Naprawdę zapomnieliśmy o zdjęciach papierowych. Zdjęcie to jest papier, tak? Powinniśmy jak najwięcej drukować, a nie trzymać to gdzieś tam na telefonach czy w komputerze. Myślę, że na pewno będzie to miłe dla tych osób, które zostały sfotografowane. One już widziały częściowo te zdjęcia, tak? Bo oczywiście wysyłam im do obejrzenia. Natomiast na pewno będą jeszcze bardziej mile zaskoczone, jak zobaczą te zdjęcia wydrukowane na ścianie galerii. To wygląda przepięknie. Mam nadzieję, że przyjdą inni mieszkańcy Szczecinka, że po prostu będą oglądać z przyjemnością tą wystawę. Raz. Chyba trzy. Gotowe? Mamy to? Nie. Jak jedno? Ostatnie.